Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mordzi, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części EKG. W naszym studiu Roland Paszkiewicz, dyrektor CDM PKO S.A., Paweł Tarnowski, tygodnik Polityka, Marcin Piasecki, Dziennik Gazeta Prawna, Krzysztof Sobczak, portal Lex.pl, miesięcznik Kancelaria. WIG20 zyskuje 0,06% w tej chwili. Na rynkach zachodnioeuropejskich także niewielkie zmiany. Minusowo w Londynie 0,06%, plusowo we Frankfurcie 0,11% i 0,05% w Paryżu na plusie. Waluty w dalszym ciągu także na plusach. Frank szwajcarski 0,02%, kosztuje 3,12 zł. W dalszym ciągu euro na minusie 0,03%, kosztuje 3,95 zł. Dolar amerykański 0,11% na plusie 2,71. I funt brytyjski minus 0,06%, cena 4,45 zł. EKG. W pierwszej części audycji rozmawialiśmy o rozdrubie w KGHM. Proszę Państwa, średnia płaca w KGHM to jest 8600 zł, ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie związkowcy zarabiają. Ja to porównywałem z pensją i premiera, i prezydenta, proszę Państwa. No, związkowiec zostaje tyle w KGHM, ile mniej więcej rocznie, ile zarabia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej albo premier rządu polskiego. Żądano tam 300 złotowych podwyżek, no ale styl po prostu, styl, bo żądać można, prawda, żądać można. Natomiast styl jest karygodny, no powiedziałbym nawet bandycki, no podobny do tego stylu, jaki uprawiany jest przez bandytów na stadionach. No i to niestety trzeba skomentować w ten sposób, że mimo pochukiwań wczorajszych premiera, no może złe słowo, ale w kamerze premier tak bardzo jednoznacznie się wypowiadał, że państwo nie pozwoli na chuligaństwo, na bandytyzm, czy to na stadionie, czy w KGHM-ie, czy gdziekolwiek indziej. Ja niestety stawiam na to, że oni nie poniosą kary, tak jak i kibole z Bydgoszczy nie poniosą kary, bo do tej pory nie ponosili kary i nie ma przesłanek ku temu, żeby uznać, że teraz to państwo już będzie konsekwentne, wymiar sprawiedliwości zadziała, ci ludzie zostaną zidentyfikowani, ukarani. Chyba tutaj nie. Tutaj jeszcze warto coś powiedzieć, ale w takim razie wejdę w buty adwokata diabła, bo z drugiej strony związkowcy stosują taką metodę, która poprzednio była skuteczna. No więc właśnie. Dzięki właśnie, temu, tak, że to zrobili w 2007, wcześniej bodajże w 2004 czy 2005 roku, te podwyżki wywalczyli. I jakkolwiek byśmy się nie oburzali na to, w jaki sposób ten protest był przeprowadzony i czym się skończył, no to działalność człowieka powinna być przede wszystkim skuteczna i cel uświęca środki, tak, w tym przypadku. I zobaczymy. Makiawelizm. Proszę Państwa, tym bardziej, ale słuchajcie, zachęcające bardzo, może nie do tego typu działania, ale w ogóle, to jest jakby takie wsparcie moralne, ja o tym wczoraj już wspominałem, zachęcający postawa premiera Waldemara Pawlaka, który wspierał związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Premier mówił nie, prywatyzujemy, czy może nie prywatyzujemy, ale wprowadzamy na giełdę papierów wartościowych, sprzedajemy pakiet akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wicepremier, jego zastępca, mówi, no tutaj nie godzę się, musimy zastanowić i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajmy załogi, porozmawiajmy i tak dalej, prawda? Skoro jest takie rozwarstwienie w takiej sprawie fundamentalnej, no to inni mówią, no dlaczego nie, no zobaczymy, no może nas też wesprze, wybory w końcu się. Prezydent Poznania staje po stronie kibiców i tłumaczy, że mieli prawo wybiec na boisko i niszczyć, bić. Ale to jeszcze wracając do tego KGHM-u, no to też proszę zwrócić uwagę, że te 300 zł porównując do średniej pensji, to jest mniej niż dostaną podwyżki nauczyciele, więc rzeczywiście żądania nie są też wygórowane. Natomiast łyżka dziegciu, po pierwsze te 9 tysięcy, o których jest mowa, to jest średnia pensja bez wszelkiego rodzaju dodatków. Górnicy wszelkiego rodzaju, czy to węgla kamiennego, czy miedzi, uwielbiają posługiwać się tak naprawdę tą gołą pensją. Natomiast lista dodatków wszelkiego rodzaju trzynastek, czternastek, piórnikowych, deputatów piórnikowe, moje ulubione. Jest ogromna, że mówienie o gołej pensji jest błędem. Wystarczy popatrzeć na raport KGHM-u, który jest spółką publiczną, żeby zobaczyć, jakie są rzeczywiste koszty wynagrodzeń ze wszystkim. I kontynuując dalej, w tym wszystkim tak naprawdę jaki jest błąd od 20 lat, to jest taki, że pomimo, że zmienił się system, zmienił się ustrój gospodarczy, to nadal pracownicy tych spółek, górnicy, traktują to przedsiębiorstwo nie jakby było, to ono miało właściciela, tylko jakby było właścicielem
ich byli pracownicy. Niestety to już, znaczy nigdy tak nie było. Natomiast dziwne jest to, że kolejne rządy rzeczywiście to tolerują, dlatego że górnicy KGHM-u sprzedali swoje akcje w większości zaraz jak mieli taką możliwość. I nie są już akcjonariuszami, nie są właścicielami przedsiębiorstwa. Natomiast cały czas zachowują się w ten sposób, jakby rzeczywiście to do nich wszystko należało, natomiast nie należy. Ale udowadniają, że, tak, że w dużym bo stopniu są, tak bo jest. Bo w ten sposób są tolerowani. Jak ja słyszałem wypowiedź górnika, nie szefa, ale związkowca gdzieś ze struktur Jastrzębskiej Spółki Węglowej, że nie po to on zatrudnia się w spółce państwowej, żeby pracować u prywaciarza, no tak, to pokazuje tak. mentalność tych ludzi. Natomiast ona się nie zmienia, dlatego że nikt, kto może o tym zdecydować, tak naprawdę nie postawi na swoim. Każdy rząd się w końcu... Jeśli zatrudniałeś się w spółce państwowej, drogi kolego, trzeba by, można by mu odpowiedzieć, to znaczy zatrudniałeś się także w mojej spółce, która w części należy do mnie, bowiem ta spółka należy do państwa polskiego, które reprezentuje społeczeństwo, całe społeczeństwo, prawda? Także to nie jest jego prywatna własność, żeby to było jasne, ale oni tego nie rozumieją. Właśnie, bo to są piękne słowa. Nikt nie robi nic, żeby to zmienić. Tak naprawdę niestety ten układ jest... Są takie enklawy w polskiej gospodarce, właśnie górnicy, rolnicy, gdzie tak naprawdę politykom zależy na petryfikowaniu tego, co było naście, dziesiąt lat temu. Ja zupełnie tego, powiem szczerze, nie rozumiem i te wszystkie problemy wynikają z tego, że tak naprawdę ten problem od 20 lat jest wina, wina także w znacznej mierze polityków, jakby, którzy wzajemnie się nie szanują, nie przewidując, że będą na przykład sprawowali władzę. No bo jest taka kwestia, że dziennikarze nawet próbują prowadzić jakąś tam edukację ekonomiczną. Motkują, mówią, no nie możemy za dużo wydawać niż zarabiamy, prawda? Pyk, pyk, pyk. Pomału motkują. I nagle wychodzi jakiś polityk, odbywa się kampania, bo rozpoczyna się kampania wyborcza. Mówi, jak to? Przecież pieniądze się muszą znaleźć. Te pieniądze są, tylko trzeba je znaleźć, odpowie, prawda? Ale żebyśmy nie obwiniali tylko polityków, ponieważ z badań wynika, były takie badania robione, że duża część społeczeństwa rozumie, w cudzysłowie, rozumie i popiera postulaty na przykład górników, nauczycieli, paru innych grup, które próbują wydzierać z tego publicznego tortu na swoją korzyść, bo to nie jest to, to my tu mówimy, pan redaktor mówi, a ja traktuję to jako swoje, prawda, i odbieram to w ten sposób, że oni coś mojego chcą odebrać. Większość ludzi w Polsce nie traktuje tego, że państwowe to jest nasze wspólne, że jeśli ktoś z tego państwowego chce więcej niż inni wziąć, to znaczy, że zabiera nam. Nie, zabiera jakiemuś państwu, które jest abstraktem i ja tego nie przyjmuję do siebie. No i to a politycy jest, dostosowują no, się tak, do tak. tego. I to jest pozostałość w mentalności, która gdzieś tak. tam funkcjonuje przez dziesiątki lat. Można przewrotnie powiedzieć w takim razie, że rzeczywiście te 300 zł, czyli 3%, trochę więcej niż 3% podwyżki, jak na rok wyborczy, jest bardzo umiarkowanym żądaniem. Także. Ale to jest pierwsze do żądanie. Będą następne. EKG. Czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Krótko. Ja... Ron Paszkiewicz? Znaczy, wydaje mi się, tak, jesteśmy pewnie tak samo, jak byliśmy. Natomiast ja powiem szczerze, że serce mi zadrżało, bo dyskutowaliśmy tutaj o cenie benzyny na stacji benzynowej, że spadły, po czym pan redaktor powiedział, że 3,94. I ja już się chciałem zapytać, gdzie tak tanio tankował, bo właśnie mam pusty bak, a tutaj pan dokończy redaktor, pan redaktor spacji nie zrobił. Także ja przez chwilę byłem bardzo bogaty, bo stwierdziłem, że zaoszczędzę jeszcze powyżej 5, ja wczoraj już wieczorem patrzyłem na stację, a potem niestety wróciłem do rzeczywistości, także ja przez chwilę byłem bogatszy, ale potem niestety tak samo, nadal mam problem niezatankowany samochód. Ale jeśli ta ropa na rynkach światowych tanieje i ten trend wczoraj odnotowany utrzymałby się, no to za jakiś czas benzyna na stacjach powinna zacząć tanieć, bo tutaj to nie jest tak szybko, że jeśli wczoraj na giełdzie w Nowym Jorku czy w Londynie staniała ropa, to zaraz na stacji. Nie, to po paru tygodniach. Poza tym niedługo mamy wakacje, gdzie przeważnie koncerny naftowe próbują wykorzystać ten czas, dokładnie tak. podnoszą marże, więc nie będzie tak różowo. A poza tym to jest taki trend, że ruch odwrotny, czyli spadek cen na stacjach jest jakoś dużo wolniejszy od wcześniejszych wzrostów. Tutaj koncerny reagują szybciej. Znaczy,
przy podwyżkach koncernom wystarczą komunikaty medialne, że na giełdzie w Nowym Jorku ropa drożeje, to oni podnoszą już cenę benzyny, a potem jak tanieje, to oni mówią, no tak, ale my jeszcze przerabiamy paliwo ze starych kontraktów, dopiero jak poniżej 100 kupimy, przerobimy, czyli za jakiś czas zobaczycie. Niestety jesteśmy biedniejsi, bo inflacja rośnie. Z tych najbliższych, ostatni prognoz wynika, że będzie w następnym miesiącu, który będzie liczony 4,6-4,7. No tak, ale z drugiej strony ciekawa rzecz, mianowicie spadły oczekiwania inflacyjne, prawda? Z 4,6 do 4. Czyli jednak ludzie spodziewają się, że inflacja zacznie, no przyhamuje. No jak rząd powiedział, że w przyszłym roku średnioroczna będzie 2,8. No tak, to ale musi, bardzo optymistycznie. Musi być. Tak? Nie. EKG. Siła armii młodych emerytów, aż 6,5 tysiąca mundurowych emerytów nie skończyło jeszcze 40 lat, 44 tysiące nie ma 50. 44 tysiące nie ma 50. Tak wynika z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Nie wiadomo, jak długo podatnicy będą utrzymywać kosztowny system. Reforma znów się przesuwa. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Na braku reformy tracą podatnicy, budżet i same służby. Najnowsze dane GUS pokazują wręcz patologiczną skalę zjawiska. 6,5 tysiąca mundurowych emerytów nie skończyło nawet 39 lat. 6,5 tysiąca, 39. A z 240 tysięcy emerytowanych żołnierzy, funkcjonariuszy 44 tysiące, czyli proszę Państwa 1/6, nie ma 50 lat. Jak ustaliliśmy na przykład w MON w 2010 roku, średni wiek osoby, która odeszła na emeryturę, wynosił 41 lat. No 41,2 roku. Niesamowite to są rzeczy. Widać, jaka jest skala problemu z tego, prawda? I co mamy do zrobienia. Fatalna była ta wiadomość, że jednak się związkowcy służb mundurowych nie dogadali z rządem w sprawie tej przyszłej reformy dotyczącej tych następnych roczników. To wydawało się, że już jest blisko, że naprawdę będzie porozumienie, na pewno niedoskonałe, ale jakiś kompromis. I teraz są te informacje, że to wszystko się odsuwa, ciągle są z tym problemy. Jeżeli tak będziemy czekali następne, nie wiem, 10 lat, no to po prostu ten budżet zwyczajnie pęknie i nie wytrzyma tych obciążeń. No w roku wyborczym takie rzeczy. Mówić, prawda? Nie, ale mnie się wydaje, że trzeba o tym mówić, bo jest nadzieja. Przecież, proszę Państwa, no, każda władza zna zasady, że reformy tego typu przeprowadza się zaraz po objęciu władzy, bo potem się ich nie przeprowadzi, prawda? Więc jest nadzieja. No, trzeba będzie tutaj w tej sprawie jakby przypominać, że zaraz po objęciu władzy nowy rząd po wyborach zabierze się za te reformy i w ciągu roku je zrobi. Trzeba też mówić, dlatego że... Informacje... Żeby...